Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na lekcji Proste nierówności z wartością bezwzględną. Pokażę Wam tutaj bardzo dużo przykładów i zadanie będzie do rozwiązania takie. Rozwiąż nierówności korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej. Czyli jest to właśnie metoda, która wykorzystuje oś liczbową. I zobaczcie, będziemy sobie robić z lewej do prawej. Mamy takie zadanie. Wartość bezwzględna z x jest większa od czwórki. I teraz napiszemy sobie troszkę inaczej. Wartość bezwzględna z x minus 1 jest większa od czwórki. Co oznacza taki zapis? Taki zapis oznacza, że szukamy xów, których odległość od zera, których odległość od zera jest większa niż 4. I teraz jak taki przykład robimy? Rysujemy sobie oś liczbową, no i tutaj zaznaczamy sobie 0. I teraz na początku szukamy x-ów, których odległość jest równa 4, czyli tutaj piszemy 4, tutaj minus 4. I teraz chcemy, żeby te odległości od zera były większe niż 4. Czyli żeby te długości były większe, no to weźmiemy sobie te punkty, które są po prawej stronie od czwórki albo po lewej stronie od czwórki. Czyli zobaczcie, tutaj bierzemy sobie kółko niezamalowane i tam x-y będą większe, tamta odległość będzie większa niż 4, albo bierzemy sobie ten przedział. I kółko będzie niezamalowane, czyli x należą od minus nieskończoności do minus czwórki lub od czwórki do plus nieskończoności. Czyli tutaj zobaczcie, poruszyliście się 4 w prawo i 4 w lewo i na początku znaleźliście sobie te x, no, w których jest równość, a później szukamy x-ów, dla których odległość od zera jest większa niż 4, czyli ten znaczek tutaj po prostu pokrywa się z tym słowem, większa. No to teraz bierzemy drugi przykład. Piszemy sobie podobnie. Czyli x minus 0 jest większe bądź równe od czwórki. No i piszemy tak samo. Szukamy xów, których odległość od zera jest większa bądź równa 4. Jest większa bądź równa 4. No i teraz znowu, oczywiście te osie możemy nazywać sobie osiami x. Jak gdzieś tam się zapomni, to jest taki drobny błąd. Tutaj mamy x. No i teraz robimy tak samo. 0. I poruszamy się 4 w prawo, czyli wylądujemy na czwórce i 4 w lewo, czyli na minus czwórce. Takie coś możecie rysować, możecie to oczywiście mieć w głowie. Wtedy tutaj nie trzeba tego rysować. No i teraz większe bądź równe, czyli te odległości większe bądź równe będą tutaj na przykład, tutaj, tutaj i tak dalej. Czyli tu będzie kółko zamalowane. O. I tutaj też kółko będzie zamalowane i coś takiego będziemy mieli. Czyli naszym rozwiązaniem będą x należące od minus nieskończoności do minus czwórki domknięte lub od czwórki do plus nieskończoności. Czyli zobaczcie, jak jest większe bądź równe, no to tutaj będzie taki znaczek. Teraz patrzymy kolejny przykład. X minus 0 ma być mniejsze bądź równe od 4. Czyli co to oznacza słownie? Szukamy xów, których odległość od zera jest mniejsza bądź równa 4. Jest mniejsza bądź równa 4. Szukamy x-ów, których odległość od zera jest mniejsza bądź równa 4. I znowu rysujemy sobie oś liczbową w taki oto sposób.
i zaznaczamy 0. I znowu poruszamy się 4 w prawo i 4 w lewo, czyli lądujemy tutaj i lądujemy tutaj. No i teraz, gdzie te odległości będą mniejsze niż 4? No tutaj w środku. Na przykład tutaj, 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 tutaj i tak dalej. I tutaj jest mniejsze bądź równe, czyli kółka będą tutaj zamalowane. O. No i tutaj piszemy coś takiego i zakreskowujemy sobie ten obszar. Czyli mamy obszar od x należącego do minus czwórki domkniętej do czwórki domkniętej. No i mamy tutaj czwarty przypadek. X minus 0 jest mniejsze od czwórki, bo tutaj zawsze można odjąć 0 w tych przypadkach. No i teraz szukamy x-a, szukamy x-ów, których odległość od zera, których odległość od zera jest mniejsza niż 4, których odległość od zera jest mniejsza niż 4, jest mniejsza niż 4. Czyli tak, jeżeli jest mniejsza niż 4, no to rysujemy sobie oś liczbową, zaznaczamy sobie tutaj oś x-ów, a tutaj piszemy 0. I poruszamy się 4 w prawo i 4 w lewo. O. I teraz, gdzie są odległości mniejsze niż 4? No są tutaj. I kółko będzie niezamalowane. Czyli x należy od minus czwórki do czwórki. Czyli na tym polega metoda właśnie z wykorzystaniem odległości między liczbami na osi liczbowej. I teraz ścieramy pierwszy przykład i bierzemy się za przykład numer 2, czyli to ścieramy. I dwójka rzymska. Czyli zobaczmy dwójkę rzymską, jakby tutaj poszło. Przepisujemy sobie pierwszą zależność. Wartość bezwzględna z x jest większa od 0, czyli możemy napisać x minus 0 jest większy od 0. Czyli szukamy x-ów, których odległość od 0 jest większa niż 0. No to możemy sobie od razu narysować. Jakie to będą x-y? Tutaj jest 0 i szukamy x-ów, których odległość od 0 będzie większa niż 0, czyli tak naprawdę możemy tam się poruszać. To będzie ten przedział, bo chcemy po prostu się poruszyć gdzieś w drugą stronę, żeby te odległości były większe. Czyli tak naprawdę zakreskujemy sobie cały obszar, ale z wyjątkiem 0. Czyli piszemy sobie x należy do r, ale z wyłączeniem 0. Teraz piszemy sobie dalej. X minus 0 jest większy bądź równy od 0. Czyli szukamy x-ów, których odległość od 0 będzie większa bądź równa 0. I zobaczcie, takie x to są tak naprawdę wszystkie x. Zawsze jak poruszymy się gdziekolwiek, o, no to tutaj będziemy mieli zawsze jakiś x, którego odległość od 0 będzie większa bądź równa od 0. Czyli zakreskujemy tak naprawdę wszystkie x, czyli x należą do r. Dalej piszemy sobie x minus 0 jest mniejsze bądź równe od 0. Czyli szukamy x-ów, których odległość od 0 jest mniejsza bądź równa 0. I jedynym takim x-em jest zamalowane po prostu 0. Czyli tutaj będzie tylko 0 spełniało. Możemy zapisać w taki sposób, albo w taki sposób, dowolny. No i teraz patrzymy, kiedy odległość x-ów minus 0 będzie mniejsza od 0. I uwaga, czy odległość x-ów od 0 może być mniejsza niż 0? No nie może być, nie ma takiej sytuacji. X należy do zbioru pustego. O, czyli tutaj zrobiliśmy dwójkę rzymską. Tutaj oczywiście można jeszcze napisać troszkę inaczej. Można napisać od minus nieskończoności do zera lub od zera do plus nieskończoności. Takie są najpopularniejsze tutaj zapisy tego przedziału. Dobrze, no to ścieramy drugi przykład i przechodzimy do trójki rzymskiej. Teraz trójka rzymska. O.
No i znowu mamy wartość bezwzględna z x jest większa od minus 3. No to piszemy sobie wartość bezwzględna z x minus 0 jest większa bądź równa minus 3. Czyli dla jakich x-ów odległość od 0 jest większa bądź równa minus 3. I teraz odległość z definicji nie może być ujemna, czyli to wyrażenie zawsze będzie takie coś. X należy do R-ki. Wszystkie x-y to spełniają. Tylko tutaj dałem znaczek, o tak, już poprawię, bo tutaj było większe, czyli wartość bezwzględna zawsze będzie większa od ujemnej liczby. Choćby nie wiem, co tutaj było, to jak jest ujemna, to tutaj będzie prawda. Teraz piszemy dalej. X minus 0 jest większe bądź równe od minus trójki. Tak samo jak wcześniej, czyli odległość x od 0 zawsze będzie większa bądź równa niż liczba ujemna, czyli x należy do r. No to kolejne. Czy x minus 0 może być mniejsze bądź równe od minus trójki? Odpowiedź brzmi nie. Wartość bezwzględna nie może być mniejsza bądź równa niż ujemna liczba, czyli zbiór pusty. No i kolejne. X minus 0, mniejsze od minus trójki, to też jest fałsz. Czyli wartość bezwzględna nie może być mniejsza niż liczba ujemna. Czyli tak robimy trójkę rzymską. No i ścieramy trójkę rzymską i teraz robimy czwórkę rzymską. O. Czwórkę rzymską. No i teraz mamy taki przykład. X minus 1 jest większe od piątki. Piszemy sobie x minus 1 jest większe od piątki. I co to oznacza? Taki zapis oznacza, że szukamy x-ów, których odległość od jedynki jest większa niż 5. Których odległość od jedynki jest większa niż 5. Jest większa niż 5. I teraz jak takie zadanie zrobić? Rysujemy sobie oś liczbową i rysujemy sobie jedynkę. Możemy sobie na początku napisać plus 5 i zobaczyć, na jakiej liczbie wypadniemy. 1 plus 5 to będzie oczywiście 6, a 1 minus 5 to będzie minus 4. Czyli my teraz szukamy, żeby te długości były większe niż 5, czyli tak naprawdę weźmiemy sobie ten przedział, bo tutaj odległości są większe niż 5, na przykład tu jest odległość jakaś tam 6, 7, 8, 10 i tak dalej, i weźmiemy sobie ten przedział. Czyli piszemy sobie x należy od minus nieskończoności do minus czwórki lub od szóstki do plus nieskończoności. No to teraz próbujemy kolejny. X minus 1 jest większe bądź równe 5. Czyli próbujemy tutaj tak samo. Szukamy x-ów, których odległość od jedynki jest większa bądź równa 5. Czyli możemy sobie to od razu narysować. To jest oś x-ów. Tutaj też była oś x-ów oczywiście. Jedynka. Poruszamy się 5 w prawo, czyli będziemy mieli szóstkę. I 5 w lewo, czyli minus czwórkę. I teraz odległości mają być większe bądź równe 5. Czyli kółko po prostu będzie zamalowane. O. Czyli piszemy x należy od minus nieskończoności do minus czwórki domkniętej lub od szóstki do plus nieskończoności. Teraz mamy x minus 1 jest mniejsze bądź równe 5. Czyli znowu szukamy x-ów, których odległość od jedynki jest mniejsza bądź równa 5. Czyli tu jest 1, tu jest 1 plus 5 to 6, 1 minus 5 to minus 4 i te odległości mają być mniejsze bądź równe. Czyli jesteśmy w tym przedziale. Czyli piszemy x należy od minus czwórki do szóstki. No i teraz kolejna sytuacja. X minus 1 jest mniejsze od piątki. Czyli znowu rysujemy sobie oś liczbową. Tu jest jedynka, tu jest szóstka, tu jest minus czwórka. I te odległości mają być mniejsze. Czyli jesteśmy tutaj. X należy od minus czwórki do szóstki. Tak to mniej więcej wygląda. No i przechodzimy do piątki rzymskiej. Dobra, czyli tutaj ścieramy. O. Tu ścieramy. No i patrzymy
piątkę rzymską. Mamy x plus 2 jest większe od trójki. I teraz jak takie coś policzyć? Odległość w matematyce oznacza się różnicą, tutaj minusem, czyli piszemy sobie tak, x od razu minus minus 2 jest większe od trójki. Czyli zobaczcie, z plusa zrobiły się dwa minusy, czyli tak naprawdę szukamy x'ów, których odległość od minus dwójki, których odległość od minus dwóch, których odległość od minus dwóch jest większa niż 3. Jest większa niż 3. No i teraz rysujemy oś liczbową. No i piszemy sobie tak. Tutaj mamy minus dwójkę i poruszamy się 3 w prawo. A tutaj 3 w lewo. Minus 2 plus 3 to 1 i minus 2 minus 3 to będzie minus 5. I teraz te odległości mają być większe, czyli zakreskowujemy sobie te przedziały. I piszemy x należy od minus nieskończoności do minus piątki lub od jedynki do plus nieskończoności. Teraz próbujemy kolejne sytuacje. Znowu to samo. Jak jest plus, to mamy dwa minusy. I znowu szukamy x-ów, których odległość od minus dwójki jest większa bądź równa 3. No to rysujemy sobie minus 2. Tutaj mamy jedynkę. Tutaj mamy minus dwójkę. Jeszcze raz. Minus 2 plus 3 to 1. Minus 2 minus 3 to minus 5. I odległość ma być większa bądź równa, czyli kółka będą zamalowane. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus piątki lub od jedynki do plus nieskończoności. No to teraz próbujemy kolejne, znowu to samo. Czyli mamy x minus minus 2 jest mniejsze bądź równe od trójki. Czyli tu jest minus dwójka, tu jest jedynka, a tu jest minus dwójka. To jest oczywiście oś o x to też. A tutaj mamy minus piątkę. I teraz odległości mają być mniejsze bądź równe 3. Czyli tutaj zamalowujemy i to będzie ten przedział, bo tutaj te odległości są mniejsze bądź równe niż 3. Czyli piszemy x należy od minus piątki do jedynki. No i mamy taki przykład. Czyli piszemy x plus 2, czy x plus 2, czyli x minus minus 2 ma być mniejsze od trójki i znowu rysujemy sobie oś liczbową, tu minus dwójka, minus 2 plus 3 to 1, tu minus piątka i odległości mają być mniejsze, czyli kółka niezamalowane i to będzie taka sytuacja, czyli x należy od minus piątki do jedynki. W taki sposób tutaj kombinujemy. No i teraz będziemy wszystko ścierać i zostanie nam jeszcze szóstka rzymska. Także próbujemy szóstkę rzymską. I próbujemy szóstkę rzymską. I teraz tak, z czego możemy skorzystać z szóstki rzymskiej? Możemy skorzystać z takiego prawa, że a minus b to jest w matematyce b minus a w wartości bezwzględnej. To znaczy, jeżeli mamy 3 minus x, to możemy zrobić x minus 3. Czyli możemy napisać to na odwrót. Czyli mamy x minus 3. Weźmy sobie x minus 3. Bo odległości tutaj możemy sobie tutaj po prostu przestawiać te liczby. Jest większe od piątki. I znowu szukamy x'ów, których odległość od trójki jest większa niż 5. Czyli 3 plus 5 to 8, 3 minus 5 to minus 2. I teraz te odległości mają być większe, czyli to będzie to. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus dwójki lub od ósemki do plus nieskończoności. Teraz mamy dwa minusy. Z czego możemy skorzystać? Możemy skorzystać z prawa, że minus a to jest to samo co wartość bezwzględna z a. I o co tutaj chodzi? Możemy minusa wyłączyć przed nawias i będziemy mieli x plus 7 jest większe bądź równe od 0. I teraz to wyrażenie, zobaczcie, to jest tak jakby nasze a. Czyli możemy zapisać wartość bezwzględna z x plus 7
jest większa bądź równa od 0. No i teraz piszemy sobie tutaj, to już na czarno napiszmy, żeby było o x plus 7 większe bądź równe 0, to też na czarno, plus 7. No a tutaj mamy co fajnego, zobaczcie, macie x minus minus 7 jest większe bądź równe od 0. Czyli szukamy x-ów, których odległość od minus 7 jest większa bądź równa od 0. Czyli zobaczcie, że tak naprawdę wygenerujemy sobie cały zbiór. X należy do R. Teraz mamy tutaj taki podpunkt. Jeżeli mamy coś takiego, możemy wszystko przerzucić to, co nie jest wartością bezwzględną na jedną stronę, a tutaj wyłączamy dwójkę. Czyli piszemy minus, tutaj dwójka i tutaj mamy x plus 2 w nawiasie, wartość bezwzględna jest mniejsza od minus 8. I teraz zobaczcie, możemy wszystko pomnożyć przez minus 1 i mamy 2, a tutaj mamy x plus 2 jest większe bądź równe 8. Większe od 8, bo zmiana znaku. Teraz z czego możemy skorzystać? Możemy skorzystać z tego, że w wartości bezwzględnej możemy sobie rozbijać te elementy. Czyli korzystamy z takiego prawa, że a razy b to jest to samo co a razy b. Czyli ile to jest wartość bezwzględna z dwójki? Wartość bezwzględna z dwójki to będzie 2. Możemy na razie tak napisać. A tutaj będziemy mieli x minus minus 2. Jest większe od 8. Już no coś w tym stylu, w taki sposób. No i teraz tak. Możemy tutaj, widzimy, że mamy dwójkę, czyli możemy wszystko podzielić na 2. Czyli mamy x minus minus 2 jest większe niż 4. Czyli rysujemy oś liczbową. To są osie x-ów oczywiście. Tutaj też. No i teraz minus 2. Minus 2 plus 4 to 2. Minus 2 minus 4 to minus 6. I odległości mają być większe niż 4, czyli tam. Czyli zapisujemy sobie odpowiedź. X należy od minus nieskończoności do... praktycznie zobaczmy dokąd, do minus 6 lub od dwójki do plus nieskończoności. No i przykład D. Zobaczcie, tutaj podobna sytuacja. To możemy sobie wziąć na lewo, czyli tu możemy po prostu sobie przenieść. O, i 0 plus to będzie x minus 5 jest mniejsze od czwórki. Czyli znowu szukamy x-ów, których odległość od piątki jest mniejsza niż 4. I teraz 5 minus 4 to 1, 5 plus 4 to 9 i te odległości mają być, moi drodzy, mniejsze. Czyli to będzie ten przedział, który mamy tutaj. Czyli x należy od 1 do 9. No i to by było na tyle. Tutaj macie zadania, które warto sobie przećwiczyć samodzielnie. Dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że się czegoś tutaj fajnego dowiedzieliście i nauczyliście. Także zapraszam serdecznie na kolejne lekcje. Do usłyszenia.